Podejrzewam, że i tak zapłacimy te 30 milionów, oczywiście rozłożone na raty, a mówiliśmy o zakupie mieszkań, które kosztowały niby 20 milionów, więc 10 dokładamy na wstępie. Dziękuję. Dziękuję, proszę pana radny przewodniczącego. Ja też w tej kwestii, bo też na tej sesji zabierałem głos i postrzegałem tutaj, że ten biznesplan, no niestety ten, który tam był pokazany, wtedy na sesji miały być w pierwszym roku to dokapitalizowanie w wysokości 2 milionów, następnie na 700 tysięcy, potem około 300, aż do tego momentu, że za 3-4 lata nie trzeba będzie dokładać do tej spółki. A tu się okazuje, że dzisiaj dostaliśmy zestawienie kosztów na przykładu spółki i wynika z nich, że w następnych latach będziemy dokładać też około 2,5 2700 milionów złotych, 2700 tysięcy milionów tysięcy złotych i tak jak ostrzegałem, że te 30 milionów prawie, że będziemy musieli tak czy siak włożyć z budżetu miasta, dlatego jest zmamienie radnych biznesplanami, które będą wskazywać na to, że spółka nie będzie tych pieniędzy po kilku latach już potrzebować. Mimo tego, że czynsze w tych lokalach wzrosły. I to też w jakiś sposób miało rekompensować i zwiększać przychody spółki, miało umożliwić tej spółce spłacanie kredytów wziętych pod zastaw tych nieruchomości, a tu się okazuje, że tak naprawdę to w tej spółce przez te mieszkania zostało porzucone kukułcze gniazdo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny. Panie prezydencie, ja myślę, że istotnym elementem tej dyskusji to jest tak naprawdę kto za co ponosi koszty w tymże przepięknym mieście, w którym wszyscy mieszkamy. Zasoby komunalne oddane lub nie oddane w zarząd do ZBM TBS-u, jeżeli wygenerowały możliwość jakiegoś wirtualnego zysku, to odbywa się to kosztem tak naprawdę remontowanych kamienic, których stan jest katastrofalny w większości. Gdyby nie to, że wspólnoty mieszkaniowe gdzieś tam użył sformułowania wymuszają, to nie wiem co by się działo, może w prostej linii byśmy spłacili te kredyty. Więc moim zdaniem istotne jest w ogóle dyskusja przede wszystkim komisji resortowych nad efektywnością zarządzania i sposobem zarządu w naszym mieście. Z jednej strony ZBM TBS, z drugiej strony jednostka, wszyscy, którzy uczestniczyli, bo my sobie tak właściwie mieszamy tutaj posiedzenie komisji i rady, jeżeli ktoś śledzi tylko radę, to tak naprawdę nie zawsze ma odniesienie do tego, o czym dyskutujemy, ale na jednej z komisji żeśmy tak dość dokładnie dyskutowali na temat jednostki i tam było wiele tematów dyskusyjnych, jeżeli chodzi o koszty, jeżeli byśmy to zeszli do efektywnego kosztu za metr kwadratowy. Więc tutaj z jednej strony to, co powiedział radny Wereta, no de facto stworzyliśmy quasi kolejny zakład budżetowy. No tak jest i przy nieracjonalnej gospodarce, jeżeli będzie prowadzona, no to będzie się to tylko wiązało z tym, że będą małe nakłady na zasoby komunalne, a wszyscy, którzy mieszkają, nie chcą mieszkać pod dziurawym dachem i nie chcą mieszkać w takiej sytuacji, że im kanalizacja gdzieś tam zalewa. Jesteśmy w stanie wskazać wiele takich kamienic, które są w tej sytuacji. Więc tutaj dla mnie ciągle jest dyskusja, czy to jest plus, czy nie plus te 700 tysięcy, bo to jest dla mnie podstawowy problem. I ja myślę, że zapraszamy w imieniu przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej na spotkanie, najbliższe spotkanie de facto poświęcone temu tematowi. I wtedy tam tak naprawdę rozstrzygniemy, przynajmniej ja będę się zastanawiał, czy nie wnioskować, żebyśmy osobnym punktem, nie przy okazji dyskusji budżetowej, kiedy ta uchwała to jest konglomerat wielu pomysłów i wyciągnięcie czegokolwiek spowoduje, że istotne tematy nie będą przegłosowane. Osobny punkt w porządku obrad kolejnej lub kolejnej sesji Rady Miejskiej poświęcony tematowi, bo to jest bardzo istotny temat, bo chwalenie się, że oto 700 tysięcy żeśmy przesunęli z kieszeni mieszkańców, z czynszów, no może w innym miejscu należy szukać tych środków. Także
Ja myślę, że ta dyskusja to jest rozpoczęcie dużej dyskusji na temat sposobu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w naszym mieście. I to pokazało, że model przyjęty... który jest kuriozalny, jedyny w swoim... No jest, bym powiedział, dyskusyjny. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Otóż no, my w tym miejscu dyskutujemy szereg problemów, znaczy bardzo szeroko związanych z zagadnieniem, czy z problemem, który podniósł Pan Radny Łukasz Urbańczyk. Otóż można się zgodzić lub nie z tymi wnioskami, które kolega Łukasz Urbańczyk prezentuje. On konsekwentnie prezentował, prezentuje, ostrzegał nas przed pewnymi konsekwencjami i chwała za to, bo tutaj zdania nie zmienił. Natomiast no to, co słyszymy odnośnie koncepcji dotyczącej MTBS-u, w tej chwili tak to się nazywa, czyli dla mnie to zawsze będzie dawne ZBK, a jeszcze wcześniej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, to jest problem jeszcze z zeszłej kadencji. I to poprzednia władza wykonawcza pod wielkim naciskiem pracowników zabrzeńskiego ZBK-u ówczesnego zadecydowała po wewnętrznych bojach i różnego rodzaju dziwnych sytuacjach, bo jako mediator, którym byłem przez chyba 2 lata w sporze, miałem okazję widzieć pisma, które wychodziły z tego urzędu w poprzedniej kadencji, podpisywane przez 2 wiceprezydentów o odmiennym znaczeniu, które docierały do spółki, to w zeszłej kadencji podjęto decyzję, ażeby w sposób sztuczny ratować ZBK. Sztuczny to znaczy, ażeby ominąć procedury przetargowe, które nakazywały, czy prawo nakazywało, ażeby zarządzanie zasobem komunalnym przez spółkę komunalną odbyło się poprzez procedurę przetargową. Ja nie neguję tego, co miało wtedy miejsce, ponieważ jak wtedy podnoszono i większość radnych ówczesnych również się z tym zgodziła, przemówiły względy społeczne, ratujemy własną spółkę, ratujemy miejsca pracy, tyle że model, który przyjęliśmy, i tu się zgadzam z panem radnym Beretą, model, który wówczas przyjęto i który jest kontynuowany w tej chwili cały czas, a mianowicie ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego na miejskich nieruchomościach na rzecz spółki MTBS, dawnego ZBK, powoduje, że tak naprawdę no my w sposób automatyczny, miesiąc na miesiąc, generujemy spółce przychody, natomiast sposób rozliczania jest taki, że w pierwszej kolejności dzieje się to, o czym panowie radni, pan Więcław wspominał, z tych pieniędzy idą i te pieniądze zasilają spółkę, a dopiero z tej nadwyżki, jeśli jakaś jest, dokonuje się remontu. Natomiast powiązanie w tym miejscu mieszkań hutniczych, oczywiście to też ma sens, dlatego że myśmy wpuścili w spółkę tak wiele problemów i jeszcze w spółkę, która z zasadami rynkowymi no, ma mało wspólnego właśnie przez to, że no, prawie wbrew zarządowi dostała taką fajną, w cudzysłowie, fajny prezent w postaci zasobu hutniczego, powoduje, że tak naprawdę mamy na skalę chyba polską taki ewenement, kiedy spółka, która gdyby wpuścić na wolny rynek, to myślę nie miałaby szans istnieć, jeszcze w nowej koncepcji jest Towarzystwem Budownictwa Społecznego i kolejnym zadaniem to jest budowanie nowych mieszkań. Tylko ja boję się jednego, że dalej trwanie w tej sytuacji i dlatego cieszę się z tych głosów, że to zaczynamy z powrotem deliberować nad sposobem zarządzania mieniem komunalnym w kontekście lokali mieszkalnych czy zasobu mieszkaniowego i użytkowego, może spowodować,
że gdyby były jakiekolwiek przesłanki upadłości, to tak jak radny Łukasz Lufańczyk mówi,